tak. Widziałem. Państwu chciałbym wszystkich bardzo serdecznie powitać na dzisiejszych dwóch wystawach w sumie. Dwóch naszych przyjaciół z Ostrowa, przyjaciół galerii i współpracowników, którzy mi bardzo dużo pomagają. W szczególności Janek od wielu lat, a Marian ostatnio poszedł na emeryturę i też zaczął bardzo aktywnie tu działać, ale o Marianie powiemy później. Chciałbym Państwu przedstawić Jana Pływacza, już uznanego artystę, który bierze udział w wystawach międzynarodowych, zdobywa tam wiele nagród, wyróżnień. Brał też, teraz jego prace znajdują się w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie koło Poznania. Teraz szykuje pracę swoje na Robinsonadę. Także liczne nagrody, liczne wyróżnienia, bardzo pracowity, poza tym, że bardzo dużo maluje, a jego prace wymagają, jak Państwo zobaczą, wiele, wiele pracy, jedna praca nawet miesiąca. Są to kolaże, są to techniki właśnie, które wymagają kładzenia nawet trzy razy jednego koloru, bo on ten kolor siada, traci swoją właśnie soczystość, więc ja mi poprawię, sam widzę, jak tam ma w zapleczu swoją pracownię, jak bardzo ciężko działa, ale co będę mówił, Janek, niech on zdradzi swoje tajemnice, będą pytania, co Państwo będzie. A więc przedstawiam Państwa wspaniałego artystę, malarza, Jana Pływacza. Brawa! Wspaniałym też zdobył tam uznanie wielu artystów, także też
też podpatrywali, jak to Janek robi, jak pracuje, bo jest także jeszcze pejzaż też jest dla ciebie bardzo istotny, poza gitarą, kobietą, tak, która jest... Także dziękujemy Państwu, że przyjeżdżacie. A te obrazy dawno, dawno malujesz? Te konkretnie, co są na wystawie? Kobieta, gitara od 3-4 lat? 5? No tak. Wcześniej miałeś też tutaj dwie wystawy, czy trzy nawet już? No, tak. Maluję równolegle i gitara, i kobieta, i pejzaż. Pejzaż, tak, kobieta i saksofon tak samo maluje. No, tutaj jest o, no właśnie, z makulatury, wystawa do odzysku. No, bardzo ciekawy obiekt, instalacja. No, instalacja. Po prostu z makulatury, z pudełek zrobiłem właśnie taką też gitarę. No, to dziękujemy, że możemy Cię tu gościć, że wystawiasz, potem przejdziemy do góry, do Maria Nowackiego, tak, ale... Mamy tam jeden stolik. Wspólny bufet, razem pracowali ciężko tutaj nad wystawami, wspólny bufet. To jeszcze raz gratulacje. Ty też.